Witam, ja jestem Żniwiarz, a to jest kolejny odcinek, czyli drugi naszej serii Architektura z Minecraft. Dziś pokażę wam coś, co wybudowałem w międzyczasie między odcinkami. Grałem na netbooku, więc niestety nie mogłem tego do was nagrać, ale obiecuję, że w przyszłym odcinku będziecie mogli oglądać, jak buduję. Tak więc od razu będę pokazywał. Jak widzicie, powstały tutaj takie oto piramidy. Początkowo chciałem zrobić takie cztery malutkie, tak jak to na dole widzicie, ale i jedną taką nad nimi. Ale jak już to zrobiłem, to stwierdziłem, że fajnie będzie też zrobić takie tutaj dookoła. I wyszło na takie drugie zrobiłem, wyszło na to, że jeszcze trzecie, czwarte. No i na tym taka duża piramida powstała. Wszystko jest zrobione z sandstone'a, czyli z piaskowca. Bym to przetłumaczył. Ten napis później sobie zrobiłem. Zaraz sobie zobaczymy to zwierzę. O, a tam zaraz pójdziemy i rzeczy sobie jeszcze wymyśliłem, choć jest to tak jeszcze nie do końca dopracowane. Trochę to nie wyszło, więc trzeba będzie trochę przerobić. No, a myślę, że trochę czas to zajmie, więc to może kiedy indziej. Albo poza odcinkiem, bo tak to chyba by mi starczyło czasu. Akurat zapada noc chyba, więc będzie ładnie widać te piramidy. No tak, piękne słońce z mojej wieży. I proszę bardzo. Wszystkie są ładnie oświetlone. No, myślałem, żeby zrobić glowstone na dole, ale stwierdziłem, że tak jakoś te piramidy takie starożytne, że tak powiem, no to te pochodnie tak pasowały klimatem. Więc jak to w nocy wygląda? Tam taką kulę z lawą. No, poczekamy, aż się ściemni. O, tak to wygląda w nocy. Dobra, napis mniejszy o to. A tam właśnie teraz pójdziemy i pokażę na tą kulę. Ziu. Szybciej. Płyn, 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 płyn. Jeszcze przyjrzyjmy się tym piramidom. Chodź tu, owco. Przyda mi się wełna. To nie. Wyjdź. Dobra, mniejsza to. O, tak to wygląda w nocy. Napis też ładnie świeci. I tam sobie teraz pójdziemy. I jak to pokażę, to przełączę save'a na... Znaczy włączę sobie mojego kuzyna, gdyż był u mnie i niestety odmówił wystąpienia, ale zostawił mi swojego save'a, więc będę mógł wam pokazać, co tam ma. Tak to wygląda właśnie i tutaj ten dół jest coś tutaj poszło nie tak, tam coś źle obliczyłem. Niestety tak się rozlało brzydko, więc muszę coś z tym kiedyś zrobić. Mam jeszcze jakiś projekt, który zrobimy sobie kiedyś, na przykład w przyszłym odcinku, zobaczymy jak to pójdzie. A teraz przełączę save i się widzimy za chwilę w save'ie mojego kuzyna. Dobra, jestem. Co my tu mamy w ogóle? Zobaczmy. O, tu są piramidy, o których mówił, że zrobił. Pokazywał mi. Musimy się dopłynąć. Jakiś bóg. Nie wiem, co widzieliście. Tak się ściemniło. O, jeszcze podłoga cała nieskończona. Nie wiem, czy odpatrzył ten pomysł sensowny ode mnie, ale... A z Glowstone'em chyba od brata, bo on tak ma dookoła swoich piramid. Dobra. Idziemy tam. No, kozma ma dosyć fajny
fajną mapkę, fajny teren dookoła siebie. Nie wiem, nic rozwalał ani ten. Tam sobie pójdziemy. Tutaj zrobił sobie jakiś czas temu domek. Z północnym netherrackiem dookoła. A tam zrobił sobie, miał wieżę i teraz mówił, że właśnie ją powiększa, ale się nie skończył, więc nie wiem, może wejdziemy, ale zrobiłem chyba do samej góry, aż do limitu klocków, więc wieżę już po prostu się nie da. Dobra, zobaczymy co tu mamy. O, takie ładne molo drewniane. Tam jest tak po prostu, a tutaj do jego domu pierwszego. Tutaj studnia z wodą. Tutaj wchodzimy. Tutaj piecyki i coś. Szafa grająca, nie wiem, czy gdzieś ma płytę. Chyba nie. A, była płyta. Właśnie, co powinna wam pokazać. Taki sobie skin załatwiłem. Takiego żniwiarza. Dzień dobry. No, dobra. Tutaj ma, żebym się przywitał, tutaj jest kominek. A raczej kilka kominków. Tu schodki, obsydian i stone. Ta jest skrzynka, żarcie. Ui. O, ugotowana rybka, ugotowane mięsko. Trzeba wołowinka czy coś. A tutaj wołowinka jeszcze, jak to się mówi, surowa. Dobra, idziemy do tego pierwszego domu. Nadzieję, że mam peaceful. Dobra. Tutaj ta wieża. Tutaj te kilofy diamentowe. Ona trochę jak znaczek z ZSRR. O! Ciekawy deszcz. Czemu pada tylko tam, a tu nie? Tarczy. Na czym to polega? I boom. Tylko tam pada deszcz, a tutaj nie. Jak mi pada, zawsze pada wszędzie. Do tego klocka takim kocem. Dobra, dziwny. Nie szalto. Tutaj wybuchło coś. Pewnie jakiś creeper czy tam TNT jakieś. Tak to wam pokażę. Tutaj jest jego szklarnia. Tutaj są jakieś różne uprawy. To ponoć jest jakieś tajne przejście tutaj. Wyjście takie na taki punkcik widokowy. Tak mi się wydaje. Coś takiego robił. No właśnie. Widok na ten domik i te piramidy. Fajnie wygląda to molo. Tam jest wejście do jakichś jaskiń. Tutaj ta wieża. Te klocki, które widzimy. I tam do samej góry, chyba tu nie jest skończona z tych stron chyba. I to może sobie skoczyć, wiadomo, do wody. Tam wam zaraz pójdziemy i wam pokażę, co on zrobił. Bo robił to przy mnie, w moim kompie. Ale tak. Tak, tutaj jest przejście do magazynu. Tak. Teraz odgłosy Netheru mnie prześladują. Dobra. Tu jest przejście do jaskiń, w których nic nie ma, oprócz oczywiście surowców. I potworku, jak się nie gra na peaceful. Czy jak się nie... No, się nie gra, dobrze powiedziałem. To sobie wejdziemy na wieżę. Może jeszcze. A właśnie, mam jeszcze save nawet kuzynki, ale ona chyba się nie obrazi, jak pokażę. No patrzcie na ten deszcz, no dziwne to jest naprawdę. Też jakieś mieliście, jeśli tak, to powiedzcie, nie wiem o co chodzi. W tym miejscu tylko tak pada jakoś. A tu już nie. Tylko tak przesuwa, taka jedna chmura dziwna. Naprawdę dziwne zjawisko. Ale lagi. O. Można sobie skoczyć, wiadomo. Prawie każdy tak robi w swoich wieżach. Jest. O,
tutaj wchodzimy, to już nie ma dokończonej ściany. Widok na to jeziorko lawy, które tak ładnie sobie spływa i w nocy świeci. Ładny spad. O. Ale fajną ma taką według mnie mapkę. A ten deszcz tylko w tym miejscu leci z nieba znikąd. Dobra. Zobaczymy, idziemy sobie. Tutaj widok na całe jego takie imperium. A, tam ma jeszcze ten taki tunel podwodny, ale to zaraz to zrobimy. Gdzie się nie zabije. O, dobra. To taki dziwny jest właśnie bóg, jak się postawi stopień pod wodą. Taka jakaś woda się wokół niego, taka jak się dziwnie ustawia. Ale tu pada i tam pada, tylko w tych dwóch miejscach takich. Tak, wszystkie cięcie coś świetnie. Dobra, nie wiem o co chodziło. Musiałem zestresować Minecrafta, bo jakieś takie dziwne ścinki, w ogóle cały komputer zamulał. Dobra, teraz chyba dobrze, chwilowo. A deszcz mówię, tak samo pada, dziwnie jakoś. Chciałem, że jak włączę ponownie, to się naprawi, nie. Niestety nie. To jeszcze widać tą szklarnię jego. Nie wiem, czy to ma takie drewno na górze. Nie będę mu rozwalał. Nie wiem, tam wejście, może ten. A więc jak to sobie tutaj płynie. Mam nadzieję, że zaraz się nie utopię w tym. O, właśnie, owieczka się zabiła. Spróbuję wejść na samą górę, żeby wam pokazać, jak to z góry fajnie wygląda. Też takie miejsce z deszczem dziwne. Nie wiem o co chodzi, coś dziwnego Minecraft wyprawia. O, piękny zachód słońca. Czy wschód? Nie, zachód. No, coś brakuje wiadra. O, tak lepiej. Tak to właśnie fajnie sobie wygląda z góry. Trzeba schodzić, nie ma ci skoczyć. Ale fuks. Dobrze tam napisuję. I teraz jeszcze pokażę wam ten tunel podwodny kolejki. A później przeczytamy sobie jeszcze save kuzynki i wam pokażę, co ona tam ma. Jak tu wejść do tego tunelu, to jest pytanie. No pewnie ten, czemu są takie słodkie, tu taki. Cicho, mówi portal. Straszne są te dźwięki. Pytanko, czy jest tu minecart? Nie ma. Trudno, jedziemy pieszo. O, tu się zagłębiamy pod wodę. No, to powiem tak. Bo jak wiecie pewnie, jeśli chcecie wdychać pod wodą, to stawiacie sobie taką właśnie trzcinę cukrową. I jeśli wejdziecie w to pole, no to wtedy tam można spokojnie oddychać, bo nie ma tam wody. Tak się popisałem wiedzą. I to podczas budowy tego tunelu kuzyn tu będzie wykorzystywał. O, tu jest wózek, to może. O, tu drugi. Tu jest koniec i tutaj mamy wyjście. Jesteśmy w tym drugim domu. Tak więc mamy tutaj taki tunel podwodny tam na wprost. Wejdziemy z powrotem i wrócimy tą kolejką i wczytamy innego save'a. O Jezus, mogę trafić. No, jedziemy. A tam najpierw zaczął iść tamtędy, ale woda mu się zaczęła wlewać, więc no co jest. Jeszcze raz. Bardzo szybka podróż, dystans też nie jest za duży, ale zawsze coś na początek, taki system kolejki. Dobra, no to ja teraz przełączam save i widzimy się za chwilę. Dobra,
Jestem, tylko nie wiem, gdzie jestem. I oto jest pytanie na dziś. Pytanie na śniadanie. A raczej na obiad. Dobra, nieważne. Muszę tu odnaleźć, bo w ogóle nie wiem, co na tej mapie, gdzie tu jest. Jakiś creeper mnie tu zaraz. Gdzie? Nie, oczywiście. Po co mieć kompas? O. Coś znalazłem. I chyba idę dobrze, bo się nie tnie, więc się raczej nic nie renderuje. Nowy teren się nie tworzy, więc chyba idę dobrze. Tak myślę. Zaraz się okaże. No to jest jedna z wież, o właśnie jesteśmy. To jest jedna z wież orientacyjnych dookoła tej wysepki, powiedzmy. No jest chyba cztery, są tutaj takie wieże. I tu jest jedna taka główna, którą zaraz wam pokażę. A to jest studnia i domek, który mój kuzyn nazywa Chata Prostaka. Wejdziemy sobie. O, a tutaj przytulnie urządzone wnętrze. Coś tutaj, kaktusiki, coś tam. Dwa piecyki, łóżko, tu jeszcze jakieś skrzynie. Dobra. I chyba tu zaczęła robić jakieś takie tajne. Ale znowu taki bóg, tutaj mapa przeskoczyła, jeśli widzieliście. Jak dziwnie, dobra. To chyba jest jakieś tajne pomieszczonko. No właśnie, znaczy jeszcze tak jest zrobione, żeby tutaj móc sobie wejść, bo wiadomo, że drzwi tutaj tak zatrzymują jakby pole przed sobą wodę. Tak samo jakbyśmy tu tabliczkę postawili w tym miejscu, to tu już by nie było wody, albo drabinkę. No dalej. Ha. I straciłem życia. Dobra, i teraz idziemy na tą wieżę. Tu będziemy miały sobie z góry spłynąć. Trzeba sobie wejść, ale stąd się nie da wejść, bo tam jest tylko jedno właśnie takie tajne wejście. I teraz muszę je znaleźć, bo właśnie nie pamiętam, gdzie ono jest, ale chyba tutaj. O, w tym wodospadzie jest ukryte. Sobie wejdziemy, ale ciemno, nic nie widzę. Pewnie też nie. O, tak zrobimy. Tak to jest. I teraz jesteśmy w środku, wewnątrz tej wieży. Jesteś na samej górze. Tu sobie wejdziemy. Tak, i właśnie tam widzimy tą wieżę, tam chyba gdzieś szedłem. Tam jest jeszcze jedna. Tam jest kolejna. Ale bez pochodni. A tam chyba jak się skinie. Dziwne, że bez pochodni, może zapomniała. Ale i tam jest kolejna tak daleko, bo tam szła szukać czegoś, kuzynka, i sobie tam zrobiła wieżę taką po drodze. Trzeba jej nie będzie zeskoczyć. To też się nie wejdzie. Trzeba chyba zejść, a nie, tutaj coś jest. A, tak. Tego stawku, on już nie zabije. Dobra. Zobaczmy te jaskinie, bo szczerze się przyznam, że nie widziałem, co tam jest ciekawego. Ale pewnie nic nie ma ciekawego. On dzisiaj nawet tak nie buli Minecraft. No, po prostu jaskinia z jakimiś... coś co sobie wydobywała. Tak więc tak tutaj wygląda. Można by zrobić nawet głosowanko kiedyś. No to kto ma fajniejszą wieżę, ale jeszcze wcześniej wam pokażę kiedyś, może przy odcinku save mojego brata, bo on tam robi takie piramidy ładne i jeszcze ich nie ukończył, także może jak skończy, to wtedy sobie zobaczymy. Tak więc myślę, że to koniec tego odcinka. Naprawdę mam wolne łącze, później długo się wrzuca, muszę robić trochę krótsze odcinki, nie wiem ile mi teraz wyszło. Także komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia
w przyszłym odcinku architektury z Minecraft.